Sol, sol i odrobina pieprzu. Witam Was bardzo, bardzo cieplutko w naszym drugim odcinku Sesji Mstrze. I jeżeli będziecie słyszeć dziwne dźwięki w tle, to jest moja Holly i Molly, które dzisiaj po prostu jak na złość próbują mi zepsuć wszelkie nagrywanie i kontakt z czymkolwiek innym niż one same. A nasze dziewczyny Holly i Molly, trójkowe, myją sobie pięknie zębuszki. No i dzisiaj oczywiście wybierzemy się na tereny festiwalu. No bo przecież, co ty byś chciała wygrać? Ja też bym chciała, to ci to zaznaczę. Bo przecież trzeba by było jak najbardziej... Ja was bardzo przepraszam, ale na początku dzisiaj... Holly, Molly! Spokój mi tu! No. Na 3 sekundy będzie spokój. No ale wiecie, zaczniemy ten odcinek od czegoś zupełnie innego. To znaczy myślę sobie tak, one są głodne, więc na sekundkę wpadniemy na tereny festiwalu. Może przez jakiś przypadek uda nam się nawet zebrać jakieś kwiatuszki. W domyśle kosmosy, nie? No i potem pójdziemy na plażing. Pójdziemy na plażing, bo jak w ogóle, jak to się stało? Cima, cima, no cima, jaka cima? Wczoraj przyjechałyście, była niedziela. I przyszły rachunki. O ja, wiedziałam, że to się w końcu stanie, ale starałam się odwlec i w ogóle wymazałam tę myśl z mojej głowy. A zatem one przyjechały w niedzielę, tak? Co byście zrobili, gdybyście przyjechali do miasteczka, w którym są... Jest morze, jest plaża. Że niby czego ty wypatrujesz, moja droga? Bo jestem ciekawa, czego ty wypatrujesz? Morza tu przez okno nie zobaczysz, bo ono jest bardzo daleko, kochanie. No więc co byście zrobili? No rzucilibyście torby... I co tam byście przywieźli? I w heja na plażing smażing. A ty, Holly, proszę zamknij mi to. Proszę mi zamknąć lodówkę. Nie ma teraz jedzenia. Nie no, ja proszę cię. A po co idziemy na... A po co my idziemy? My idziemy na to... My idziemy na festiwal, żeby coś zjeść za darmo. I ta, no patrzcie, ta koza druga. Powiedziałam za darmo. Holly, proszę cię, weź to, kochanie, odłóż. Nie, nie będziesz jadła. Wstaniesz, odłożysz i już zmykamy na tereny festiwalu, bo ja po prostu jak nie wyjdę, no to nie zapanuję nad tym, no. No nie zapanuję, nie ma takiej opcji. No i dziewczyny przyszły. A co my widzimy? No jak się cieszę, że cię widzę, kosmosiku, ty śliczny, ty mój, no. Jak liczyłam, że tu cię zastanę w tych pięknych okolicznościach przyrody. I tak, kochani, dzisiaj, krótko powiedziawszy, odcinek będzie być może dla was odrobinkę, ociupinkę słaby, bo będziemy zbierać kwiatki i będziemy zbierać kaskę na naszą podróż. Ale póki co pozwólmy dziewczynom pozbierać, co tam jest do pozbierania i weźmiemy sobie udział z Cornelią Ćwir i ze Stajsem tutaj właśnie w tym jedzeniu hot dogów, bo jak sobie przypomniałam, a wiecie, że z moją pamięcią bywa przeróżnie, to no możemy się tu najeść za darmo, no. I w ogóle przypomniałam sobie jeszcze taki moment, kiedy pierwszy raz grałam w 4 pory roku The Sims 3 i była sytuacja taka... Idziesz już, Molly? Idziesz, tak. Że nie ma tego festiwalu w tym pierwszym dniu. Jak zaczynamy grę w niedzielę, to ten festiwal się właśnie pokazuje dopiero w poniedziałek. A ja głupia zorganizowałam im ten festiwal sama, wiecie, to znaczy nakupowałam wszystkich rzeczy, żeby ten park zmienić. No, po czym się okazało, że w poniedziałek wszystko i tak zostało zastąpione przez tereny festiwalu. Taka byłam ja, mądra. A
ale jakie dźwięki oni wydają, normalnie. Och, jakie love tu kwitnie. Dobra, chyba mnie zjechał za to, że się za blisko zbliżyłam do nich. Dziewczyny, jak tam po lody jeszcze idziecie, no jasne, teraz to już na pewno będziecie wymiotować. Nie ma lodów, nie ma lodów. Czy w międzyczasie jakieś kwiatki? No jak, nie jak tak? Dobra, słuchajcie, ja zbieram te kwiatki i szybciusieńko biegnę z moimi dziewczynami na plażę. No proszę. No jak cudownie, jak wspaniale, jak tam żabki. Poszła popływać, no oczywiście, super. No i tyle? No i tyle? Ja myślałam, że wy tam będziecie jak te żabki płynąć w stronę latarni, a wy już tutaj wykładacie się, już że koniec. No nic, no trudno. A możemy się tu gdzieś rozłożyć czy coś? Czy też nie bardzo? No nie bardzo. Dobra, to chodźcie tutaj dziewczyny na sekundkę, zażyjecie kąpieli słonecznej, wysuszycie sobie stroje, popatrzycie sobie, proszę bardzo, jak pięknie tu jest i cudownie. No chodźcie, chodźcie dziewczyny. No wiem, że poszła popłynąć. Poszukiwań trufli. To ty trufle miałaś? Białe kap... No ja... No chyba nie. No poszedł mi stąd Styles. No przecież my tu... No. Masz szczęście. A Holinka sobie pływa. No i właśnie. Chciałam wam powiedzieć, że bardzo fajnie byłoby, gdyby nasza Holi, bo Molly będzie od zbierania kwiatków. Ona już jest tam zaszczepiona i takie tam. Natomiast Holi bardzo fajnie by było, jakby w ogóle była zbieraczką wszelakowych innych rzeczy do zbierania i to byłoby fajne. I w tej sytuacji bardzo fajnie by jej było kupić... To się nazywało... to było droższe na pewno niż 15, niż 20, niż 30... O, pomocnik kolekcjonera. Pomocnik kolekcjonera to bezcenne narzędzie, które pomaga kolekcjonerom znajdować i identyfikować zbiory, a także znajdować je na podglądzie mapy, nie? To byłoby naprawdę świetne. Dlatego ja sobie myślę, że te szczęście życiowe nasze będziemy zbierać, no ale póki co to musimy kupić sałatę, żeby ona była szczęśliwsza, no bo przecież oczywiście... Spójrzcie, nadszedł zachód słońca, dziewczyny są ślicznie opalone, znaczy tak, lekko żółtawo, no ale no, może coś akurat takie światło mają. Ale tak, Holi ładnie ubrała się w sukieneczce, a Molly stwierdziła, ja to pójdę w stroju, nie? No nie, nie pójdziesz w stroju, bo kurczę, tu jeszcze nikt was nie zna, róbcie dobre wrażenie. No i idź tam szybko. Dlaczego sprzedaż kuponów na dzisiaj zakończyła się? Nie pykło mi to, nie pykło. A ty idź kup tą sałatę, czy co tam chciałaś. Podejmij pracę, kupuj produkty spożywcze. Idź. Idź kupuj sałatę, bo my musimy coś posadzić w naszym ogródku. Chciałaś się uczyć ogrodnictwa, nie stać nas na książkę. Dobra. Dobra, weźmiemy może dwie sałaty. Zaszalejemy. Pomidor. 15 już nas to wyniosło. O, ja lubię maliny. I wino gronka jedno. 27. Kup. Masz wszystko? Mamy sałatę, mamy to. Dobra. Pralki, moja droga, nie kupimy, bo nie. Ani suszarki. Losu nie możemy kupić. Ale dlaczego? Ja się pytam. No dobra, a czy jeszcze są tutaj w ogóle jakiś ten festiwal jeszcze jest? Czy już się skończył? Jest 19? Nie, jeszcze jest. Dziewczyny, jesteście głodne? To możemy zorganizować szybką taką darmową tą. Weź udział z Agnieszką. A gdzie jest twoja siostra? Dobra, chodź tu. Chodź tu, chodź.
Molly, chodź, bo chciałam, żebyście razem wzięły udział. No chodźcie. A ty możesz wziąć? A ty nie możesz już wziąć. A jak mi przykro. Ale chciałaś zbierać. A ty chciałaś zbierać karnety. A jak zjesz loda? Nie, to wiesz co? A chciałaś pomalować sobie twarz, ale to już zniknęło. To było kiedyś tam. Ale myślę, że jak sobie teraz pomalujesz... 50? Nie pomalujesz sobie. Przykro mi. A lody mamy za darmo? Czy za lody też mamy jakieś karnety? Czy zapomnij, Maju? To nie ta bajka. Dobra, przynajmniej Molly się naje. Ten mały szczyl tu zajął nam miejsce. No, skip. Przez ciebie Holly będzie głodna. No nie, żartuję. Mam jakieś resztki, chciałam powiedzieć, w kieszeni, w lodówce. W kieszeni być może też, jakby tak się przyjrzeć. Nie, tu są same kwiatki. Zaraz je sprzedamy. Dobra. Będziemy realizować nasze marzenia w kolejnym simowym dniu. Natomiast, żeby jeszcze nie było, no to nasza Holly może podejść i tą azalię podnieść. I wracamy do domku. Jest jej niedobrze po hamburgerach. No trudno. Witajcie w kolejnym simowym dniu. Prasa poranna już dostarczona. Nasz dostarczyciel zniknął, żeby oczywiście chyba dosiąść rowera. Jesteś tu? Jesteś tu? Nie ma, już siwy dym po nim został. Nasze dziewczyny robią tam, co tam chciały. To znaczy nasza Holly oczywiście zajmuje się ogrodem, bo to jej obiecałam. Więc może się tym zająć. Nawet już chyba jeden punkt ogrodnictwa. Dwa punkty już zdobyła. Także fajnie. Natomiast nasza Molinka bardzo chciała zdobyć punkt majsterkowania. Udało jej się nawet dwa punkty zdobyć, bo chciała sobie majsterkować przy tym. No jak chciała, no jak mogłabym jej tego odmówić? Nasza Holly poleciała jeszcze po jakąś skałkę czy po coś. Już ją ma. Dobra, a jeszcze miałaś to, kochanie, zasadzić mandragorę. Chociaż chciałam wam pokazać, że ja w ustawieniach gry mam wyłączone te wszystkie populacje, które są związane z jakimiś, nie wiem, nadrealnymi postaciami typu czarownicy, wróżki, wilkołapki, wampiry. Nie chciałam tego w naszej, mojej rozgrywce. Póki co. Być może później mi się to zmieni, zawsze to można potem włączyć, ale póki co jakoś tak nie bardzo chciałam, żeby mi tutaj wróżki latały na miotłach. No, niekoniecznie na miotłach, raczej czarownice. Podnieść goździka z brodą? Tak, Maja. Brodaty, no, z brodą, no, nic się nie pomyliłam, nie. I zaraz sprzedajemy wszystkie nasze kwiatki, płacimy nasze rachunki, no i co robimy? No oczywiście idziemy, moi drodzy, do parku, tak? Zbierać dalszą część kwiatków. I tak w ogóle, to jeszcze chciałam wam powiedzieć, że trzeba by było tą... O, wymienić. Niestety, tak, ja wiem, to boli. Więc tak, sprzedajemy kwiaty. Aha, ja to mogłam tak na raz zrobić. I dlaczego ja tego wczoraj nie zrobiłam? Bo popatrzcie, wartość już spadła. Oj, Maju. No ja to jestem naprawdę sklerotyczka jakaś. No jak mogłam tak to zostawić? I teraz ta wartość jest taka niewiele warta. O, ten goździk dosyć sporo nas... O, brawo, brawo dziewczyny. Tak jak mówiłam, potrzebujemy całych 3000, więc nawet jeżeli nie uda mi się zdobyć tych 3000 podczas tego odcinka naszego, to ja sobie z nimi tu pogram na tyle, żeby te 3000 w ich posiadaniu było. Nawet powiedziałabym, byłoby lepiej, jakby były 4000. No ja wiem, że jestem zachłanna w tym momencie, ale pomyślałam sobie właśnie, że no fajnie by było ten aparat kupić, nie? Naszej Molly. Skoro już będziemy w
Egipcie. No i cały czas zbieramy oczywiście punkty. To mogłam się zostawić. Ajajajajaj, ale ja jestem nienormalna, naprawdę. To nic, pójdziemy bawić się na rodzinnej arenie wodnej. Porzucamy się tam woreczkami z wodą. Będzie fan, będzie zabawa. Zapraszam Was, kochani, na tereny festiwalu. Znowu. Ojej, ale pada. Ale pada. No to możecie spokojnie porzucać tymi woreczkami, bo już Wam nic nie zaszkodzi. I zobaczcie, jest kosmos, podnosimy len, podnosimy azalię. I jeszcze tu coś jest. I baldaszkowy podkoślin baldaszkowy. Ja nie wiedziałam, że w ogóle takie istnieją kwiaty. Okej, to my się tutaj jeszcze ponaparzamy trochę wodą, bo nam za mało. Za mało wody w deszczu. I myślę, że jeszcze coś tu porobimy fajnego. Co to jest? Bawić się wspaniale z grupą na mieście. No będziemy się świetnie bawić. Nie będziemy malować twarzy, bo to jest drogie. Są parasole! Jej! Molly ma z pomarańczowymi elementami. Molly z różowymi, Holly z pomarańczowymi. No i co? Możemy teraz już korzystać? Teraz już będzie wszystko w porządku? Nie da się. Przeprowadź, a da się. Jest Molly. Weźmiemy Madison. Weźmiemy Damiana. I proszę bardzo, już dziewczyny. Bo muszę tutaj spełniać te, wiecie, te wszystkie jej pragnienia, marzenia. Czy o... Jaka małpa! No jaka małpa wredna, no poszła, popatrzcie, poza moimi plecami. 50 mnie to kosztowało. Holy. No i kto wygrał? No kto wygrał? Holly wygrała i zdobyła teraz jakieś karnety dzięki temu. I coś tam jeszcze chyba się zdobyło. Ojej, dobrze słyszałam, Molly, biedna ty. Czekamy, aż te karnety dostaniemy, aż będzie, chciałam powiedzieć, wyrok. Ogłoszenie nie wyroku, tylko wyników konkursu. Co my tu możemy zmienić? Jest, użyjemy zaraz. Kochana, chodź, jeszcze sobie zjemy loda. Dobijemy się. Ale ty chciałeś jakiś konkretny, czy po prostu w rożku? No, to limonkę sobie zrób. I wiecie co? Od razu bym sprzedała te kwiatki. Wow! Fajnie to wygląda. Super. No, coś tam nie pykło nam. Co ty tam chciałaś, kochanie? Do środka. Jejku, ty! No nie jesteś z cukru! Wystrzel jeszcze jedną. Zaraz wracamy do domu. Ojejusiu. Księżyc w pełni. O ja, miałam to wypełnić. Nie wiem, czy to można w ogóle wyłączyć. O nie, zombiaki. Wszystkie postaci nadnaturalne mi się udało wyłączyć. Ale akurat zombiaki nie. Ty się boisz, że on wyszedł, czy dlatego, że wystrzeliłaś? Wow. Bardzo nie masz taką cerę ziemistą. I co, spełniło ci się to? Nie. No to widać, trzeba jakieś inne fajerwerki. Nie idziesz do domu. A zobaczmy, może nam coś wyrosło. No jak nie, jak tak. No chodź, pozbieramy kwiatuszki, potem wszystko sprzedamy. I potem... Aha, a te wszystkie inne pozostałe rzeczy to Holinka pozbiera. Chodź, Holinka, chodź, kochana, podnieś, podnieś. I będziemy zbierać pieniążki, no. Bo chcę bardzo, bardzo chcę wyjechać. I niestety nic za darmo, żeby tak w świecie natura, takim naszym, rzeczywistym, można było... Idziesz wymiotować. Nie, idź wymiotować, no co ty? Za późno poszła. Zaraz pójdę wykończyć dziewczyny.
Ja nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje, ja cię takie głupoty gadam. Pójdę wykąpać dziewczyny, to znaczy Molly już chyba to robi, ale no, te rysunki takie, no niezbyt na tych twarzach, nie? A nie, ty jeszcze korzystasz, dobra, to idź jeszcze się umyć. No i tak, one są chyba najedzone, chyba wręcz przejedzone, bo tutaj jest taka... Ty też jesteś przejedzona? Nie, ty byś akurat mogła coś zjeść, więc tobie można tam coś dać, ale najpierw się wykąp. Zapytaj o dzień, naprawdę? A ty poszłaś w deszczu usiąść na ławce, naprawdę? Jak ci minął dzień, siostrzyczko? Powiedz mi. Mogło być tak, czy mogło być trochę lepiej? Chillak. Uważam, że było szakalaki, czyli fajnie, ale trochę mokro było. Ale fajnie, że kupiłaś nam parasol. Jednak padało tak, że moja droga, mogłoby być trochę lepiej. Okej. Ale parasole wybrałaś przednie. Dobra, kochani, ja się zajmuję naszymi dziewczynami. Może najpierw niech hot doga sobie zje Molinka, a ty skorzystasz sobie z toalety i weźmiesz kąpiel i ten makijaż dziwny, rysunek sobie przebiorę dziewczyny w piżamki. No i będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie, a jeszcze zanim w ogóle się z wami pożegnam, to zobaczmy, jaki mamy stan finansów, nie? No, powiem wam, że tutaj to tak sobie. Czy to nasionko ileś kosztuje? Nie, to nasionko. Dobra. To sprzedamy. To nie sprzedamy, bo to nam się przyda. I jeszcze nam została ewentualnie ta mandragora. Okej. A u Molinki co tam mamy? Mamy oczywiście kosmos, który jeszcze nie stracił na wartości. Mamy jakieś dzikie kwiaty. Mamy azalię. Mamy kolejne dzikie kwiaty. Mamy coś tam za 400. No i w tej chwili, moi drodzy, mamy 2834. Pomyślałam sobie zatem, że do kolejnego naszego odcinka zajmę się troszeczkę naszymi dziewczynami już sama, nie będę was gnębić chodzeniem i zbieraniem kwiatków. Postaram się też odrobinkę pospełniać tutaj te wszystkie ich, oczywiście za wyjątkiem na przykład zapisania się na uniwersytet, tak? Ale te resztę marzeń ich i pragnień. Postaram się spełniać na tyle, na ile oczywiście nasze fundusze będą pozwalać i bardzo bym chciała, żeby do kolejnego naszego spotkania dziewczyny miały po 4000 simelonów, bo to pomoże, to nam pozwoli na to, żeby udać się w podróż i będziemy niewątpliwie odwiedzać Chiny. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przynajmniej trochę wam się podobał. Troszkę polamiliśmy. I do zobaczenia, kochani, w kolejnym naszym spotkaniu z Ursulą Odrobinę Pieprzu. Pa, pa! To była Ania.